Panie marszałku, panie minister, koszty zaniechań rządu PiS drastycznie wzrastają. Dziś o kolejne 11,5 miliarda złotych. Wyborcy za te zaniechania was rozliczą. Dziś jednak bardziej interesuje nas to, czy węgiel zostanie zakontraktowany i jeśli tak, to w jakich ilościach i czy trafi on do gospodarstw domowych na czas. Węgla, z którego korzystają elektrociepłownie i mieszkańcy domów jednorodzinnych, potrzeba rocznie około 13 milionów ton. Wydobycie w polskich kopalniach to około 2 miliony ton. Co z pozostałymi 11 milionami ton? Pani minister, proszę o konkrety. Ile ton węgla jest zakontraktowanych, jaka będzie jego jakość oraz co z infrastrukturą? Mam tu na myśli przepustowość portów, linii kolejowych oraz dostępność węglarek do przewożenia węgla. To wszystko powoduje, że mieszkańcy mniejszych miejscowości mogą zostać bez ogrzewania. Co rząd robi, by zarządzać tymi ryzykami? Dziękuję bardzo.